Witam Was serdecznie w drugim odcinku z Watch Dogs. Musimy jeszcze raz wejść do mieszkania. Jestem ciekawa, co teraz się wydarzy. Tak. Ktoś ci siedzi na dupie i nie wiesz kto. Trzeba się dowiedzieć, bo zabił Lenę. Moją imienniczkę. Musimy się zemścić. Fajnych masz sąsiadów. Okej. Jesteśmy w kryjówce. O. Bad boy 17. Okej. Otwórz szybko zdolności. Mam to wybrać? Tak. Aha, rozumiem, bo to nie jest dowolne coś, tylko dostaję z hakowania jakąś konkretną umiejętność. Okej. Dobrze. Rozumiem. To jest fajna rzecz. Tak, chcę to. Co my tu mamy z tym? Walka. Koncentracja. To chcę, na pewno. Jak znam moje zdolności. Co my tu mamy? Ulepszenie hakowania bankomatów, a dodatkowa bateria. Aha. Co to? Zatrzymywanie pociągów, serio? To też na pewno nam się przyda. Widzicie? Tak. Z moimi zdolnościami jazdy. Może coś do walki jeszcze damy. To mam zablokowane. Nie. Co to? Opuszczenie miejskich mostów. To może być fajna rzecz. Jeśli będziemy chcieli uciekać. Dobra. Wow. Fajnie. Dobrze. Koniec ósmej. Podniesiemy to sobie. To też sobie wezmę. Aha, używaj kryjówek, żeby odpoczywać. Uzupełnia... Zmienia parę dnia, uzupełnia koncentrację i zapisuje grę. Resetuje też twoje zagrożenie. Funkcja niedostępna podczas misji. Okej. Niestabilny składnik chemiczny, czyli będziemy mogli coś kraftować. Klucz systemowy, super. Przechwycone nagranie. Cóż to? Hmm.
A, ten... W rękawiczkach koleś. Szofer. Okej. Garderoba. Wow. Mogę zmienić ubrania? Tak. O, agent Bloom. Okej. Podoba mi się. Wolę ten czarny strój. Dobrze, idziemy spać w takim razie. Może być 6 rano. Rozumiem, że to jest. Moment śmierci jego siostrzenicy. Nie dziwię się, że on unika swojej siostry. Skoro mała zginęła z nim. Boże, 6-latka. Chore. Chore. Jeśli twoja siostra jest niezamężna, to podejrzewam, że trochę ojcowałeś tym dzieciakom. To tak bywa. Dobra. Wychodzimy. To nic wstydliwego. Miłośniczka obserwowania. Potem kanalerzy niewolników, no cóż. Koleś tak wygląda, jest producentem telewizyjnym. Serio. Okej. Okay. Były cyrkowiec. Halo, gro. Bez przesady. Ochotniczka, testowanie leków. Prawnik. Spalony ogrodnik. Strażak. Was nie widzę. Nie muszę wysadzać tego teraz. Wolontariusz w garkuchni. Ojciec przebywa w więzieniu. Ofiara brutalności policji. Aha. Okej. Okay. Nieważna wiza pracownicza. Zdiagnozowana białaczka. Wspierane krologi. Pan Monster Trucków. Yes.
Nie no, mam profiler włączony. Aha, mam zbadać teren tego przestępstwa. Czyli nie mam iść za kolesiem, tylko tam, gdzie on popełnił przestępstwo. Okej. Boję się zarazków. O Boże, nagrał film porno. Powodzenia. Klęty z rodziny. Okej. Potomkini handlarzy niewolników. Urodziła się ze skrzywioną przegrodą. Dobra. Mamy inny cel w tej chwili. Okej. Gdy tylko Stos wykryje potencjalne przestępstwo, dotrzyj do strefy. Użyj Z, by zidentyfikować potencjalną ofiarę lub przestępcę. Nie daj się wykryć. Poczekaj na alert Stosu nakazujący interwencję. Złap przestępcę, nie zabijając go, aby otrzymać większą premię do reputacji. Dawna rocznica ślubu. Okej. Należy do straży sąsiedzkiej, zbiera butelki i puszki. Potencjalna ofiara. Okej. Hey, we need to talk. There's nothing to talk about. We're done. Deal with it. You're so fucking wrong. I'm not done. Gotta stop him now. Gdzie ty uciekasz, o Jane? Wiem, że ucieka. Ale... No rany. Nie będzie łatwe, co? Dogonimy cię? No nie wiem. Szybko biegniesz. Biegnij, Forrest, biegnij. Okej. Nie mam zamiaru cię zabić, bo będę mieć większą premię z tej racji. Super. Dobra. Nagroda za postępy. Misje poboczne. Wykryte przestępstwa. Aha. Śledztwa. Minigry. Misje główne. A, zgubiłam się. Misje poboczne. Wykryte przestępstwa. Super. Ła, ła, ła.
Ale to wygląda. Co tam jest? Gry miejskie, aha. System stosu. Jak wierzę! W asasynie. Co to mamy? Gry... kryjówka. Co to? City hotspots. Składniki lekarstw. Ach. Nikki, hey, I know the party's starting. It's almost over. Where are you? I'm on my way. You make me crazy. Moje ukochane psy. Oczywiście gadatliwe potwory, nie? I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this. I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars. Rather register yourself at a car dealer. I don't ask questions. This guy gets me any ride I want, and you if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature. I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. Okej, okay, auto na zamówienie. Żeby dostarczono ci pojazd w sąsiedztwo, otwórz swój smartfon. Wybierz aplikację auto na zamówienie. Odblokowuj samochody do zakupu, jeżdżąc nimi albo hakując cywili. Kupuj samochody w aplikacji auto na zamówienie. Usługa niedostępna w czasie misji. A gdzie mam dotrzeć? W kij daleko mogłabym pojechać kolejką. Tylko tu też mam kawałek do kolejki, co? Dobrze, spróbujemy z autem. A, to jest takie menu. Okej. Okay. Auto na zamówienie. Aha, ciężkie, tanie, super auta, sportowe. O Jezu, motocykl. Tak, to chcę. O Jezu, masz cholerne przyspieszenie, mój drogi. Ale dobrą przyczepność. Dobrze, zamawiamy. Dobrze. No. Ach. No przykro mi, ja też muszę się jakoś poruszać. Nie chcę mi się sprawdzać za każdym razem światła. Kampania. Ups. Ups, to nie ja. Ups. Żyjesz? Pytam się motoru, nie ciebie, Aiden, bo tobie się udało. Spokojnie. Nic w nas nie wjedzie, raczej my w coś wjedziemy. Tak, zdecydowanie, to był lepszy wybór. Nauczyć się używać hamulca. La. Nic mi nie jest. Siadamy.
I... O, ja miałam dotrzeć tu. Dobrze, zaczynamy misję. Jestem ciekawa. Poboczne sobie jeszcze porobimy, moi drodzy. Ja pierdzielę. To boli. Nie mogę na ciebie wsiąść. A, nie mogę. A, dobra. Weźmiemy cię pod dom. Może się przydasz. Nie. Nie mam zamiaru. Mamy tu kogoś ciekawego? Fan motocrossu, regularnie odwiedza kolonie nudystów, metalowe śruby w ramieniu, ma alergię na orzechy. A, komunikuje się z poszukiwanymi podejrzanymi. Brat hotuje zioło. Daję haszysz w sieci, brat hotuje zioło. Dobra, nie zajmujemy się tym. Jap, też tak myślę. No ten płot to naprawdę świetna obrona. Well, in that case, you deserve 10 birthday tickles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stay here for a second. So, an entire year and... Late. Yeah, I'm sorry, Nick. Really. Come here. Ale przyszedłeś, to chyba najważniejsze, co? Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Ja tu jestem! Nieprawda, że bez Leny. Nieprawda. Yolanda. The therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Jax. Hey. Sorry, I'm late. Now yeah. You wanna get a hug? Wow. You are big. So hey, what do you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Coś nie tak? Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Czyli co? Things are different. Aha, pewnie znała jego, no, zawód. Stop watching out for you. Always the big brother, huh? Last time I was back here, it was Lena's birthday. Jackson adored her. A mi to już ciasto nie dadzą. Dobrze. Idziemy sobie do domu. You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV.
Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him the should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when you and Mom were both sick as dogs, but Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always a zamknięte, co? Listen to me, I'm rambling. Chciałam zobaczyć, jak jej pokój wygląda po tym, co się stało. Cześć! Oh, really? No, don't let me interrupt you. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? I don't know what's so entertaining, but the police won't find it very funny at all. Listen, the police can trace this call. Oh, nice. You don't scare me. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe? Nie dobrze. Who was that? Doesn't matter, just some stupid prank. It happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine. He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. Better go. Yeah, I think that's a good idea. Aww. Grown man making crank calls. See how safe you feel when I trace your... Dobrze, moi drodzy. There you are. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.